Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Tym razem chciałbym Wam powiedzieć i pokazać dwa tryby, w których możecie uruchamiać swoje urządzenia marki Meizu. A mianowicie tryb Fast Boat Mode, za pomocą którego możecie sobie wgrywać nowe ROMy do swojego urządzenia, jak i również kolejny tryb, który nazywa się Flying Factory Mode, za pomocą którego możecie sobie przywrócić telefon do ustawień fabrycznych, jak i również, jeżeli macie ROM wgrany na karcie pamięci, zaktualizować swoje urządzenie właśnie za jego pomocą. Więc cóż, przejdźmy do tego, co musimy zrobić. Podstawa, musimy wyłączyć nasz telefon, czyli wyłączamy normalnie naszego Meizu, czy to jest M6 Note, czy też starsze modele. Zatem przejdźmy teraz do pierwszego trybu, o którym chciałem Wam powiedzieć, czyli Flying Factory Mode, czyli tego trybu, za pomocą którego możecie sobie telefon przywrócić do ustawień fabrycznych lub też, jeżeli macie wgrany ROM na niego w samym telefonie, za jego pomocą go zaktualizować. Co musimy zrobić? Zasadniczo najważniejsza rzecz, czyli przytrzymać przycisk głośności w górę razem z przyciskiem Power. Więc zaczynamy. Przyciskamy przycisk głośności, przyciskamy przycisk Power. Czekamy, aż pojawi nam się logo Meizu, odpuszczamy. No i cóż, zobaczycie, co teraz nam się pokaże na ekranie. Chwileczkę musimy poczekać. I mamy możliwości dwie. Możemy sobie zaktualizować system lub też zrobić wipe data, czyli wyczyścić praktycznie cały telefon, ustawić go do ustawień fabrycznych. Jeżeli przez przypadek wejdziecie sobie w ten tryb, to zasadniczo najlepiej nie robić nic, czyli dać cancel. Jeżeli wybierzecie którąś opcję, wciskacie start i możecie wtedy to zrobić, więc ja aktualnie to anuluję, więc ponownie nam się uruchomi telefon, więc za chwilę pokażę Wam, jak wygląda drugi tryb. Więc musimy poczekać, aż telefon się uruchomi, jeszcze raz go wyłączyć i wtedy przejdziemy tryb drugi, czyli w tryb Fast Boot Mode. O co w nim chodzi? Ten tryb służy nam do tego, żebyśmy mogli wgrać sobie system za pomocą laptopa na nasze urządzenie Meizu. Jeżeli chcecie jakiś inny ROM wrzucić lub też zaktualizować ten, który macie, gdy Wam jeszcze Wasze urządzenie nie pokazuje, że jest na przykład aktualny, jest to najnowszy ROM, a okazuje się, że w sieci już są jakieś nowsze, więc wtedy za pomocą właśnie tego trybu i odpowiedniego oprogramowania możecie sobie to zrobić. Więc czekamy, aż nam się uruchomi i ponownie go niestety wyłączamy. I wchodzimy do drugiego trybu. Drugi tryb włączamy analogicznie, jednakże odwrotnie. Najpierw musimy użyć przycisku w dół, głośności i przycisku power, przytrzymać je razem. Robimy to. Odpuszczamy w momencie pokazania logo Meizu i teraz widzicie, mamy tryb Fast Boot Mode. Więc możemy podpiąć telefon, aplikacja w poziomu laptopa i działamy. Jeżeli Wam się ten tryb włączy przez pomyłkę, więc coś takiego zobaczycie, no praktycznie przyciskanie nic nie daje, więc jak go wyłączyć, zróbcie tą samą kombinację albo przycisk sam power, przytrzymajcie je dłużej, trzymacie chwilę i normalnie telefon Wam się restartuje do normalnego trybu odpalania, czyli włączy Wam się w normalny sposób i nie będzie żadnych problemów. Tak to działa na większości właśnie telefonów Meizu, te dwa tryby, czyli Fast Boot Mode i Flim, jakkolwiek nazywać tą nakładkę Factory Mode. To są dwie przydatne rzeczy, jeżeli chcecie sobie coś kombinować, zmienić w Waszych telefonach. Zawsze możecie też przez przypadek odpalić te dwa tryby, więc wtedy będziecie wiedzieć, co zrobić. Więc tyle z takim moim poradnikowym małym filmie, jak sobie radzić z Meizu i z ROMami i z jakich aktualizacją i recovery, czyszczeniem, wyczyszczeniem pamięci. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Nadal macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite. No i cóż, z mojej strony tyle. Meizu M6 Note, tryby dwa, w których możemy uruchomić telefon poza normalnym, czyli tryb Fast Boot Mode i tryb Flame Factory Mode. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!